Zasłanianie się drobnymi dolegliwościami jest sposobem na wymiganie się od obowiązków lub uniknięcie niekorzystnej sytuacji. To jest oczywiście słownikowa definicja powiedzenia paluszek i główka to szkolna wymówka, która moim zdaniem jest antytezą tego, co zadziało się w pierwszym biegu juniorskim, w karierze i w ogóle zawodowej Oskara Palucha. Darku, czy zgadzasz się z tym moją opinią? Nie. Ale to tak jest, tak zadaje się głupie telewizyjne pytania. Właśnie nie, no, zajechało trochę Kanal Plus z taką podaniem na tacy odpowiedzi, rozumiem. Dokładnie, chociaż oni na Patronite mają trochę więcej. Natomiast mimo wszystko nie mogłem się oprzeć wrażeniu takiemu, jakie miałem tak naprawdę podczas debiutu Bartka z Malzlika wiele, wiele lat temu, bo wtedy pamiętam dobrze jego mocno zapowiadany, bo też był od razu oznajmiony jako diament gorzowskiego żużla. Tak samo było z Oskarem i tutaj, chociaż tamten z Marzlika nie był tak okazałym debiutem, to jednak miałem podobne przeświadczenia, bo jak się raz widzi takiego zawodnika, a Patryku, mieliśmy sporo okazji, żeby sobie napatrzeć się na Oskara podczas zawodów młodzieżowych, które mogliśmy gdzieś tam zobaczyć i wyrobić sobie opinię, że to jednak będzie wielki, wielki talent i nie mogę się oprzeć wrażeniu, że mamy po prostu do czynienia z narodzinami na poważnie nowej świeckiej w Gorzowie tradycji. No tak, to szczególnie, że nawet dwa dni wcześniej, przecież 8 czerwca były zawody zaplecza kadry juniorów i tam nawet, żeby nie odchodzić nawet za daleko, 20 bieg. Paluch, za nim Cierniak, Świdnicki, Przyjemski, tak się skończył bieg właśnie ostatni, który zadecydował o tym, że właśnie Oskar Paluch wygrywał ten turniej przed Cierniakiem, Kowalskim, Przyjemskim, Świdnickim i tak dalej, i tak dalej. Ratajczak daleko z tyłu, Karczewski tak samo, czyli te największe gwiazdy ostatnich miesięcy. I właśnie, niesamowicie to wygląda, zresztą porównywało się też mocno właśnie do Oskara, do tego z Marzlika, do tego właśnie, ile on osiągnął w tych mniejszych pojemnościach sześciennych motocykli, czyli 250, gdzie on tam był mistrzem chyba Europy, świata, ewenement na skalę przynajmniej naszego kraju, że Bartek przecież też zaczynał od minitoru i tam też gdzieś to jakoś tak podobnie się te kariery układały, a tutaj mamy no właśnie niesamowity ten debiut, chociaż ojciec lekko właśnie tak, zresztą nie dość, że już było widać, że jakieś pretensje miał, bo już nie rozmawiał z synem, to jeszcze nawet po meczu z nim podchodził do startu, pokazywał coś ręką, machał i potem powiedział, że no taki mocno pozytywny debiut. Bo liczył, że Oskar zdobędzie więcej niż 3 punkty w tym biegu juniorskim. Proste. Zapraszamy do wsparcia naszego kanału na patronite.pl/parkmarzeń, kochani. Tam możecie za różne kwoty nas wesprzeć, żebyśmy to po prostu lepiej łączyli niż tylko na ślinę. Park Maszyn na Instagramie i Twitterze to nasz alias, a na Maszyn Park na Facebooku to miejsce, gdzie Patryk powiadamia was o naszych odcinkach. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, łącznie z naszymi słuchaczami podcastowymi 34-55. Patryku, zadziwić wynik gości nie może, ale gospodarze mogliby ten punkt jeszcze tak do tej tradycji dołączyć. No właśnie, oni przeważnie zdobywają te 35, ale to nie jest tak, Darku, że zawsze, bo czasami właśnie był i 36, 54 i 56, 40. Ale to dawno 34. I nieprawda. Tak, i ten jeden oczywiście mecz nie odjechany do końca z Częstochową, to też oczywiście zupełnie inny wynik, ale niestety no tutaj słabo to wyglądało i tak naprawdę no, na 4 biegi wygrane indywidualnie przez gości, w tym Bertson 2 razy, świetny showman dzisiaj, a nawet tego Bertsona na koniec pokonuje oczywiście nasz wspomniany wcześniej Oskar Paluch. Nasz, w sensie no, nasze dobro narodowe, no bo tutaj nie mówimy, że jakiś nasz zawodnik, że my jesteśmy, nawet nie mamy koszulki z Gorzowa, halo. Więc tutaj też trzeba by to zmienić, panowie i panie, i też... Ale teraz się do sekretariatu nie można dodzwonić, więc to trzeba poczekać trochę. Auć, tak, musiała być jakaś mini szpilka. No i co, i Grzesiu wraca, Walasek, zmieniając biegun na Racji, na Ostrowski i nie za bardzo tutaj pomaga, bo i taśma nie za bardzo chce i te dwie jedynki i takie to wszystko właśnie takim szlaczkiem pisane od 1 do T do 1 i 2 punkty zdobywa.
Ale troszeczkę się dzieje. Troszeczkę tak skubią i są takie zapędy. Kilku zawodników można już tak powiedzieć, że się zbliża tutaj Ekstraligi na przyszły rok. Oczywiście kompletnie mnie wybiło tutaj z pantałyku, zbiło to, ale zanim wam będę kłamał, kochani, o Terze to Ostrowie, przypomniało mi się a propos Gorzowa, że skoro Berncon wygrywa dzisiaj ze Zmarzlikiem, który to potem Berncon przegrywa z Paluchem, to widać, Bartek miał dzisiaj dużo szczęścia, że Oskar mu po prostu w tym biegu siódmym na Berncona i Gapińskiego odpuścił. Ale rzeczywiście, Patryku, ja najpierw chciałem zaczepić się, jeśli chodzi o w ogóle ten mecz, o bieg drugi. Bo tam jest sytuacja, w której to upadają. Paluch właśnie w swoim debiutanckim biegu, zanim zaliczył tą trójkę, to zaliczył potworną czapę. Równie potworną jak Bartkowiak. To jest coś niesamowitego po prostu, jak tyle się dzieje na zwolnionym tempie w tym upadku. Bartkowiak niezdolny jest do dalszej jazdy, więc tutaj właśnie można powiedzieć, że może tych więcej ewentualnie punkcików byłoby w tym meczu niż tylko 55. Z drugiej strony, ja uważam, nie wiem czy się zgodzisz ze mną, że jednak nie powinien był ten bieg być puszczony w czterech i tutaj myślę, że skłaniałbym się ku jednak błędowi sędziego, że Sebastian Szostak nie panuje na wejściu w łuk z pola A, nam poszerza za bardzo tę jazdę i tam nie ma miejsca dla Bartkowiaka i następuje efekt domina, ale nie dlatego, że nie dało się tam nic zrobić. Wiesz, to ciężko mi tutaj z tobą dyskutować, bo nie puściłem sobie na nowo tego biegu, więc nie wiem nawet, czy był dostępny już do tworzenia później. Więc no, dla mnie to jakby po prostu no, pierwszy łuk, jeszcze bieg juniorski, to myślę, że tym bardziej tam podwójnie się oczy zamyka, jeszcze się drzwi zamyka tak naprawdę przy tych oczach, żeby tylko sobie pojechali dalej, więc pewnie to jakby... To się stało w tym biegu. Tak samo jak potem po tym biegu, jak już został rozegrany, to też próbowali zaklinać rzeczywistość komentatorzy, którzy mówili, że nie dawać mu ostrzeżenia Paluchowi, nie tam, w debiucie. No kurczę, no, sorry, ale Patryk, nie bądź aptekarzem. Profesjonalny sport, jeżeli się zawodnik rusza, to chociaż to jest jego debiut życiowy, no to ja rozumiem, że to też mogło przytępić jego zapędy na kolejny bieg, w którym przywiózł zero, ale jednak należało mu się ostrzeżenie za ten, rzeczywiście jak to się mówi, tak jakby on by biegał i nie wiem, wywracał kierownikowi startu kieszeni na lewą stronę, przeszkadzał przy starcie po prostu. Nie, ale wiesz, no to był taki po prostu modus operandi dzisiaj, że za bardzo tego ruszania jednak, może to w końcu ktoś usłyszy to, czego się ja domagam, czyli żebyśmy po prostu dali się im ruszać, byleby w taśmę nie wjechali, bo wiadomo, że ile tych majtków można się naciąć, żeby no, to wszystko pokleić. Dla mnie, Darku, trochę mi to, Darku, przypomina to, jak to właśnie jest ten rodzaj pracy na akord, ale każą ci na przykład zaczynać o godzinie 7, tak? Albo na akord i to nieważne, czy to robisz od 19 do 24, czy robisz to od północy do 4 rano. Jak masz na akord, to znaczy za robotę. A tutaj masz właśnie to, masz się nie ruszać i jeszcze masz nie wjechać w taśmę. Po co? Dokładnie, tak jak mówisz, tak? Jak jest. Nie wjadą w taśmę, to tyle. No i przecież to i tak nie jest mówione, że ten tam przeszkadzał temu, czy ten kogoś prowokował. Po prostu mają się nie ruszać, ale no właśnie, bez tej apteki może. Oczywiście. Jeśli chodzi o to właśnie ruszanie się, to na przykład Thompson w biegu bodajże to było 14, ruszał się na starcie i ten bieg powinien być powtórzony. Tam nie wiem, czy nie skończyłoby się tak samo, czyli nie podwójną wygraną gospodarzy, bo Hansen jednak nie zdobywał tych punktów dzisiaj no nie było na kim za bardzo zdobywać ich, ale jednak to jakoś wyglądało u niego, w kilku biegach się pokazał, więc tam jednak ten gapa z Nielsenem, o dziwo z Nielsenem, by sobie też nie poradzili, ale nie będąc już aptekarskim, właśnie Nielsen, Berncon, tak, Berncon zaskoczył w połowie spotkania, on w ogóle od musiał troszeczkę czasu minęło, zanim się pogodził z tym, że to on jednak zamiast Clinta będzie tym głównym tutaj stranieri, oprócz Chrisa Holdera i robi te jednak 8 punktów, a nie te 4 czy 5 jak na początku sezonu. Pokazuje się, ale też potem gaśnie. Nielsen z kolei to jest kolejny mecz tego zawodnika, bo on koniec końców robi tutaj 6 punktów, ale moim zdaniem tak jest jego pełno w tym meczu, tak się pokazuje, że nie sposób. On jest jednym z głównych tak naprawdę właśnie obok Berncona i Zmarzlika tutaj czarodziejów w tym meczu, bo jeżeli coś się działo, to właśnie dzięki między innymi Matiasowi. Tak, on nawet robi tutaj... Oni robią obydwoje w ogóle bardzo podobne punkty, bo w tym meczu na wyjeździe w tej pierwszej rundzie jeszcze
Tam Bergson 8 plus 1, Nielsen 7, a tutaj wiadomo, Nielsen robi tych punktów 6, a Bergson 9. Ale właśnie, to jest to, że miał ten świetny bieg. Tak samo zresztą jak Bergson, przecież jak Bergson wygrał ze Zmarzlikiem ten bieg, to robił rundę honorową, tak? To była radość jak z wygrania jakiegoś rundy Grand Prix. I Nielsen był tego też blisko, bo strasznie mocno trzymał się tej pierwszej pozycji, aż na samym końcu dopiero dał się wyprzedzić Bartkowi w jednym z biegów, ale właśnie pokazywał tego zęba. I myślę, że to a propos tego mówiłem na początku, że zawodnicy sobie zbierają tutaj pochwały na to, żeby zostać w Ekstralidze, to myślę, że ten właśnie Holder i Nielsen, z racji tego, że jak to odkryliśmy na początku tego sezonu, że Nielsen to jest jednak rocznik 9-9, a nie 9-8, to on jeszcze za rok może jako O24 jeździć, a reszta to chyba jednak będzie musiała się obejść ze smakiem a propos Ekstraligi. Chociaż generalnie trzeba tutaj powiedzieć, tak, że to nie było po prostu, nie był nasz brak zdolności googlowania, tylko naprawdę ciężko jest znaleźć, w którym roku się Nielsen urodził, bo tam chyba, ja znalazłem tylko artykuł, że ktoś tam potwierdza z organów, że on się gdzieś tam w tym, czy jeszcze ma dwa sezony. Tak czy siak, zanim przejdziemy do wygranych oczywiście dzisiejszego zespołu gości, no to jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że problemem Ostrowa było raz, że kolekcja zerbo uzbierali w tym meczu ich aż 11. Natomiast tylko 4 zwycięstwa indywidualne i to jedna trójka na ostatnie 8 biegów, bo tam potem był ten frontalny atak Gorzowa w biegach 12, 13 i 14, 3 razy po 5, 1 nie było czego zbierać i to właśnie było to, co trafiło dzisiejszych gospodarzy. W takim razie Patryku, Stal Gorzów. Szymon Woźniak, wow. 11 punktów w 5 startach, Anders Thomsen 7 plus 2 też w 5, Martin Waculik 10 plus 2 i oddał swój bieg nominowany. Nie wiadomo dlaczego nie Paluchowi, zakładam, że jednak chodziło tutaj o gorącą głowę młodego, który ponoć jeszcze bardziej zapalony był do biegu po tej kraksie za pierwszym razem, więc może o to chodziło, o studzenie jego. Może. I lepiej mniej niż więcej, może tak, jeśli chodzi o kibiców, ale dziwne, że oddaje się Hansenowi, chociaż tak myślę sobie teraz, że może jednak Hansen, który pojechał w nominowanym 8 plus 1, zresztą zdobył w 5 startach, to takie mogę może, żeby się pożegnał ładnie z tymi kibicami, bo jednak zrobił też rundę honorową, więc może o to mu chodziło im, zarządowi, managementowi klubu. Bartek Zmarzlik 14 punktów w 5 startach, właśnie raz tylko pokonany przez Bernsona. Mateusz Bartkowiak niestety, jak się okazuje, chyba złamany obojczyk po tym swoim pierwszym starcie i upadku w biegu juniorskim, więc potem nie pojechał. Oskar Paluch, niesamowite 5 plus 1, czyli w 3 startach średnia 2-0 po swoim debiucie. I Wiktor Jasiński, Darku? Wiktor Jasiński tym razem generalnie się nie był rozpakował. Otóż to, może wiesz, powinna być kara dla Oskara Palucha i podobnych mu talentów za zbyt gorącą głowę. Powinni mu po kieszeni za te 2 z bonusem pociągnąć w tym biegu seniorskim, żeby po prostu ostudzić na początku i jak przykładny ojciec po prostu, wiesz, tutaj trzymać w ryzach tego młodzieńca. Rzeczywiście zespół Stali Gorzów to u mnie wyrasta naprawdę na drugiego. Bo to tak się nic nie dzieje. Na trzecim miejscu, na drugim i na pierwszym te same zespoły są od wielu kolejek, czyli zamiennie Lublin, Gorzów i Leszno. Natomiast to już a propos Leszna, to padło tam moje stwierdzenie w tym odcinku, że jak to jest, jak zespół zajmuje tak wysokie miejsce, mimo już tam tylko Kołodziej tak naprawdę jedzie. No i Licji ostatnio, tak? Natomiast tutaj w Gorzowie drugie miejsce, ale proszę jak, to jest rzeczywiście solidna firma. Bartosz Zmarzlik średnia 2,71 wykręca, to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o 86% pokonanych przeciwników w tym sezonie. Naprawdę nie najgorzej się także ma sytuacja z Waculikiem i Woźniakiem. Tu jest w 2,19, 2,15, ale naprawdę plus Thompson, który prawie jest, prawie 4 zawodników ma tu średnią 2,0. I ten Hansen, który oczywiście nie jedzie tego, do czego nas, nie wiem czy przyzwyczaił, ale generalnie zwodził nas na początku, można powiedzieć, tymi meczami z Lublinem u siebie, czy w Lesznie, czy no potem po wpadce z Toruniem, z Grudziądzem też bardzo dobry pojedynek. Jednak tutaj no, to jest od bodajże 5. kolejki najlepszy jego
mecz w ostatnim czasie, ale mimo wszystko nie ma co tutaj narzekać. Jeszcze dochodzi ten Oscar do Jasnej Anielki. No ale właśnie, to ciekawe, że jednak są takie mecze, że Bartek może przegrywać rywalizację o miano niepokonanego w swojej drużynie, bo właśnie na takie miano swoją postawą oczywiście zapracował Martin Waculik i tak to właśnie było, że te dwa bonusy, a oprócz tego dwa biegi wygrane w jego na jego koncie, można powiedzieć. I no co, no jakby tutaj ciężko coś na tle takiej najgorszej drużyny, jednak jakby nie było tej drużyny z Ostrowskiej, opowiadać o formie tych zawodników, bo no każdy pojechał, Thompson jak na tle najgorszej drużyny, to chyba jednak bardzo słabo. Chociaż no ktoś tam te, chociaż no właśnie, żeby tych bonusów miał dużo, on tylko dwa przywiózł, tak, 1-0, więc trochę nie przystoi. Hansen sam mówił o tym, że ciężko było mu się odnaleźć na tym torze, że jednak podobny, ale jednak inny i cały tak naprawdę dopasował się dopiero na ostatni bieg do tego toru. A Paluch, no właśnie. No ja oczywiście chciałem, no bo zmieniłem go w swoim Liga Managerze na Kowalskiego, na niego, na tą kolejkę i tak trochę się ściskałem kciuki za to, żeby jednak jemu oddał, czy to Bartek, czy właśnie Martin ten bieg ostatni, no ale jednak dostał pewnie za zasługi te właśnie dla Ostrowskiego klubu. Patrick Hansen, jak ktoś to nazwał patologią, może tak nie przesadzał, ale pewnie dużo jest nielogicznych decyzji ostatnio w tym klubie, więc... Ale... Nie wiem, czy w klubie, ale w żużlu w ogóle logika nie wchodzi za bardzo w rachubę. Wiesz, ważne jest to, że z trzech liderów, bo tak naprawdę w tym roku nominalnie my uznajemy Park Maszyn, uznajemy Thompsona, tak jak poprzednio za lidera, to jednak Szymon Woźniak jest tym trzecim grajkiem najważniejszym w tym zespole. I ważne, że tak naprawdę z grajków głównych tylko on dwukrotnie przegrywa z najważniejszym Ostrowa, czyli Holderem, a tak to Waculik i Zmarzlik tutaj są nie do złapania. Oprócz tego Walasek i Gapiński i Berncony to na rozkładzie Woźniaka, więc tutaj betonuje ten środek. Thompson oczywiście tylko Gapę i raz Berncona pokonał. Należy, można powiedzieć, że ciężko, no Gapa to Gapa, ale Berncon przecież dobrze jechał i to wcale nie jest jakby mała zasługa, żeby pokonać tutaj Oliwiera. No i Hansen, mówię, no 8 plus 1 to może, jak pokonał dwukrotnie Nielsena raz Gapę, to jest aż nie za duży wynik, można powiedzieć, trochę przepłacony. Ale nie, piechotą nie chodzi, tak? Na kimś trzeba te punkty zdobywać i kwintesencją tego jest to, że jak twoi zamiennicy czy zmiennicy zdobywają na liderach, no to ty możesz, skoro nie możesz na nich, no to na kimś drugorzędnym, prawda? Oczywiście z całym szacunkiem. No ale pytanie, czemu Jasiński nie pojechał? Nie wiem, próbowano go w tych meczach trudniejszych, gdzie była naprawdę wysoka stawka, a tutaj wiesz, w takim... pytanie do ciebie, nie, nie mówię, że miał jechać 5 razy, ale... No jeżeli trzymają go w tym klubie i jednak czasami ma się przydać w razie W, no to idealny mecz taki, żeby pojechał częściej. No dobrze, ja cię zapytam o to, zanim to na koniec tutaj punktacji Ostrowa, bo uderzasz w takie tony, które ja ostatnio słyszę w swojej głowie po tym meczu. Oliwier Berncon 9 w 6 startach, Tomek Gapiński w 4, raz był zastąpiony 5 punktów, Grzesiu Walasek bardzo nieudany powrót, w zasadzie na nikim nie zdobył tych punktów, to jest 2 w 3 startach, w tym no właśnie ta taśma. Matias Nielsen 6 w 6, ale wrażenia, za które nie dodaje się punktów, o wiele lepsze. Chris Holder 9 plus 1 tym razem w 5, Krawczyk 2 w 4, Szostak 1 w 3, więc juniorka tutaj za bardzo nie pomogła, a Tim Sorensen kibicował, ściskając kciuki nie tylko swoje, ale i swojej mamy za drużynę Ostrowa. I Patryku, pytanie właśnie, może to jest sens w tym, że Japsiński nie pojechał, bo jednak skoro, choć to ogony ta Ostrowia tej Ekstraligi, no to jednak oni stawiali się trochę tam i ten tor był dzisiaj i szybki i można było naprawdę tam przynajmniej doszlifować sobie tę formę i dawać im jednak tę solidną lekcję Ekstraligi, co bieg nawet z takim przeciwnikiem. Mówię o Gorzowie. No ale nie rozumiem, to oni mieli być tu jako nauczyciele i mieli ich tam nie, no, szkolić? Nie, chodzi o to po prostu, że nieważne, że do Ostrowa, ale jedziemy po prostu, żeby tych zawodników utrzymać w tym sztosie, bo jednak nie jest tam jednak kolorowo. Anders Thompson, mowa tutaj przede wszystkim o nim, to jeszcze nie jest to. I mówię, dochodzi Oskar Paluch, ale ja zastanawiam się po prostu, dlaczego ten Wiktor nie pojechał. No nie, żeby budować tych zawodników, ale może jest tutaj jakaś logika. Nie ma logiki. Okej, okay. No to
Proszę bardzo, Ostrowia, twoim zdaniem. No, piękny ten mecz. Barcelona jednak walczył, waleczny, niesamowity. Szkoda tych 2-0 tak naprawdę, ale jakby nie dociąga do tej średniej 2-0, nawet daleko mu do tego, bo aż 3 punktów brakuje. Ale naprawdę ten środek to świetna jego postawa. Gapiński słabo, Walostek słabo, Nielsen waleczny. No Gapiński tak naprawdę jeden ten bieg chyba z, nie wiem, Hansena objechał w tym czwartym, gdzie no, senior booster, tak, więc jeszcze u siebie, no to trzeba takie biegi wygrywać. A więc tutaj ta trójeczka jedna mu się tak przytrafiła trochę przy nim swędę, można powiedzieć, bo na pewno na nią nie zasłużył w przekroju całego meczu. Holder, no, brak dwucyfrówki u siebie, dość słabo, już o juniorach nie mówiąc, bo jechali jednak na kompletnego debiutanta. Oni może debiutują w tym roku w Ekstralidze, ale jednak już tych meczów 8, no 7 przed tym meczem za sobą mieli. Jeszcze jechali u siebie, więc jakby kolejna przyczynka do tego, żeby powiedzieć, że przyczynek, czemu ja zmieniam te końcówki, że jednak Paluch to ogromny talent. No jakby no stały wynik, tak? I gdzieś tam te punkty gdzieś tam porobione w poszczególnych biegach, gdzie naprawdę fajnie się ten zespół wygląda, ale to są tak pojedyncze wystrzały, że tak nawet nie za bardzo to upiększa tą ten dramat, z którym ten klub teraz z meczu na mecz coraz bardziej się pogłębia, czyli no jakby coraz mniejsze szanse na to, żeby jakikolwiek punkt gdziekolwiek zdobyć. Otóż to na porównaniu do Oskara Palucha, ci żużlowcy naprawdę wyglądają bardzo dobrze, i Krawczyk, i Szostak, tylko Paluch ma taką niesamowitą możliwość, nie jeździ tak jak Zmarzlik. Zresztą Zmarzlik teraz tak jak jeździ, to nie jest to jak zaczynał, bo to jest spora różnica właśnie w technice jazdy młodego Bartka dzisiejszego. Natomiast Oskar Paluch ma taką niesamowitą rzecz, to znaczy taką, że wie jak wypuścić ten motocykl, wie dokładnie jak dać mu jechać, gdzie, i tak jak w tym biegu, to był bieg, gdzie zdobył 2 punkty z bonusem, jak się ładnie wypuścił między zawodników, tak? Dobrze mówię o tym starcie jego. To widać, że to nie jest zawodnik, który jest jeszcze wirtuozem tej techniki, bo nie wiem, czy czasami trochę zbyt kurczowo się nie trzyma jednak tej kierownicy, ale poza tym to jest jednak niesamowita firma. Natomiast wracając tutaj do tego Ostrowia, nie wiem, pies mi się wydziera, nie wiem, czy Grzesiu Walasek jak wróci, to Oliver Berntson z kolei będzie zdobywał tych mniej punktów, bo Gapa pojechał swoje tak naprawdę, ale gdyby Grzesiu jednak wkręcił się w te lepsze rejony, no to ten Ostrów jednak może z jakąś twarzą wyjść z tej Ekstraligi, tylko ja tak naprawdę uważam, że nie ma tutaj co wychodzić z twarzą czy bez. Wiadomo było, jakie były problemy, tak? To jest w ogóle chory układ, że to nie tyle, że kończy się liga Ewiner, pierwsza liga po Ekstralidze i to zaważa na tym, że Beniaminek nie może prowadzić rozmów kontraktowych. Problem jest to, że te rozmowy się bardzo wcześnie, wszyscy o tym mówią, zaczynają i nawet nie ma szans poznania tego Beniaminka. Nieważne, nawet gdyby się 2 tygodnie przed końcem ligi Beniaminek znalazł, no to jednak problemy natury kalendarzowej i tak dalej tu zaważają, więc znaczy, koniec końców byłam ciebie. Znaczy, ja tylko chcę się wbić takim pseudocytatem, bo dokładnie nie wiem, jakich słów użył ten pan. Może zaraz zgadniesz, o kim mówię, ale znaczy, moim zdaniem to jakby, ja nie mówię, że zespół Ostrowski coś zrobił źle, ale jakby tak jakby trochę nieoperatywność tych klubów. Oczywiście pan Majewski, pozdrawiamy panie Marcinie. A, to myślałem, że pan Dankiewicz, bo nie te, no. Nie, nieoperatywność po prostu klubów i że oni mogą jednak wcześniej. Co tu w jakimś wywiadzie mówił o panu kanclerzu, że przecież tak naprawdę to on może już teraz rozmawiać, no jakby. No ale nie, jakby nie brnijmy to, bo tutaj można oddzielny program. Dobrze, wracajmy do tego Ostrowa, kończmy może jego temat. No i Chris Holder, który to nie będą chyba te występy co na początku tego sezonu, ale gdzieś tak koło tej średniej 2-0 się zakręci, więc myślę, że czekamy na Grzesia Walaska, który być może jeszcze podciągnie trochę za uszy ten zespół, ale no w zasadzie co, no dobra lekcja, solidna, dużej kasy nie traci Ostrowia, bo tych punktów za wiele się nie robi, a kibice jakoś jeszcze tam przełażą na ten stadion, z tego co widzimy.
No, coraz gorzej. Tam jest niestety, nawet w zeszłym roku tak było, że tam też większość ponoć było jednak kibiców sukcesu. Przychodzili wtedy, jak już się dobrze zaczynało dziać, a jak były gorsze mecze czy słabsze, to jednak tego było mniej, chociaż o tym się nie mówiło. I niestety ten sezon chociaż pokazuje, że jednak mogą walczyć z tymi najlepszymi, tak jak dzisiaj na przykład Berson wygrywając z Mrazlikiem, to samo to, że same najlepsze firmy przyjeżdżają, nazwiska, to jednak warto, nawet oglądając tych przeciwników, przychodzić za stadion i wypełniać go po brzegi. No to niestety to się nie dzieje w Ostrowi i tam ta frekwencja spada, ale no tak jak mówię, no, kilka tych biegów było ciekawych, więc warto było te zawody oglądać. W takim razie ja tutaj wyznaczam na rajdera meczu ze wszystkich, oprócz oczywiście debiutu roku, Oskara Palucha, prawdopodobnie to jest nagroda w zawieszeniu, ale tak mi się wydaje, że jednak będzie to coś, czego nikt mu nie odbierze. Wracając, jednak Oliver Berntsen tutaj wyznacza tego chłopaka na właśnie tego rajdera takiego numer 2 czy 3, który powinien być wyróżniony, bo i Zmarzlik, i Thompson, i Woźniak na rozkładzie, i do tego jeszcze Hansen, i Paluch nawet, więc very good job. Nie, ja też myślę, że już o Paluchu więcej nie ma co mówić. Faktycznie Berntsen zrobił show i chyba teraz jakby te średnie nie walą na kolanach, ale na kolana, ale nie wiem, czy sobie Klint by tak poradził. Jednak to punktowo na początku nie wyglądało. Oczywiście wiadomo, że walczyli o te miejsce w składzie na początku sezonu, ale jednak Oli robi fajną robotę, nawet w pojedynczych biegach widać, że jest potencjał i widać, no, że ten zawodnik faktycznie mógł jeździć rok temu Grand Prix. Dobrze, następne mecze, Patryku, Lublin podejmuje Ostrów i Gorzów podejmuje Wrocław. Właśnie. Myślę, że Team Sørensen może dostać szansę, albo nie wiem, jakiś skład może u 24, no nie wiem, jakby ciężko będzie jakikolwiek dobry wynik. Myślę, że to będzie, może być jakiś rekord, jeśli chodzi o rozmiar porażki, bo myślę, że nawet Chris Holder to tam może mieć mało do powiedzenia na tym torze lubelskim. Więc no ja liczę, no 60 do 30, taki minimalny chyba wymiar kary. Astal Gorzów jedzie do siebie na mecz oczywiście z Wrocławiem i tu będzie naprawdę, myślę, ciekawie, bo naprawdę Gleb zaczyna szaleć, Bioli też, no Maciek to jedzie, wiadomo, swoje, do tego ciekawe, jak te starcia Kowalskiego z Paluchem i myślę, że no jak się zawezmą, to pewnie wygrają z tym Wrocławiem, ale tak myślę, ja wiem, 47-43, że jednak ten Wrocław może się mocno postawić. Ja myślę, że będzie 51-39 dla Gorzowa, bo jednak Wrocław ma problemy Wufindenowskie, który jednak nie radzi sobie. Ostatnio 9 punktów w Lublinie, wcześniej 2 w Częstochowie, więc nie idzie na wyjazdach. Czugunow też jeszcze mnie nie przekonuje, bo poza występkiem w Grudziądzu, no to Czewa i Lublin też położone i Biuli. Też mam obawy, chociaż on najlepiej jeździ akurat, więc tutaj coś pokażę. 51-39 dla Gorzowa. A może przesadzam, a Lublin Ostrów 59-31 dla właśnie Motoru. I to tyle, kochani. Zapraszam oczywiście na naszego Patronite'a, patronite.pl, / Park Maszyn, to jest nasz profil. Tam można zostać naszym sponsorem. Park Maszyn, nasz alias na Instagramie, na Twitterze, a na Facebooku, na grupie otwartej Maszyn Park. Tam zapraszamy do kontaktu, do odwiedzenia nas, zaczepiania i tak dalej. Oczywiście zapraszamy również na kolejny dzień odcinków z Parkiem Maszyn. Trzymajcie się. Pa, pa.